Witam was pięknie widzowie w nowym trybie, czyli Tycoonie w Fortnite. W grze zbieramy pieniądze, które możemy wykorzystywać na generatory, bronie, jak i amunicję. W grze chodzi o zbieranie punktów, które dostajemy za zabijanie przeciwników, jak i za zbieranie lamy, które znajdują się w ich sejfach. Gdy jakiś gracz zdobędzie 50 punktów, gra się kończy i mamy zwycięzcę. Dobra, no to co? Zaczynamy gierkę. Let's go! Wszyscy lecą do swoich domków i zaczynamy zbierać hajsik. Słuchajcie. Tak, już zbieramy. Słuchajcie, w tym miejscu właśnie zbieramy pierwsze pieniądze, ale zaraz wam pokażę coś mega, mega fajnego, bo możemy uaktywnić sobie tutaj, o, coś takiego, co będzie nam zbierało hajs samo, automatycznie. Jak widzicie, ja teraz nie zbieram, a pieniądze lecą i właśnie w ten sposób będziemy rozgrywać tą gierkę. Jak tam u was z pieniędzmi? Ile już macie? Powiedzcie szczerze. 3. Ja mam 13, Dominika. Dobra, a wiesz już, jaką jesteś agencją? Czerwoną, niby, ale pomarańczowa tak? Jest. Możliwe, tak, że jesteś czerwoną. A, już wiem, ja jestem żółtą. Ty, Dominika, jesteś czerwoną, a Trello jest niebieską. Okej, okay, już wiadomo wszystko. No i słuchajcie, na początku no, nie jest zbyt ciekawie, ale później, słuchajcie, zaczynają się walki, dlatego że za każde zabicie jest 3 punkty gracza. Za każdą taką lamę, którą wam pokażemy później, jest punktów. Jest punktów 5. Także pijemy się wszyscy, aż ktoś zdobędzie 50 punktów. Pozwiedzajmy mapę, zobaczmy, co tu się dzieje. Słuchajcie, tutaj jest laboratorium, które możemy odpalić. Tak, dostanie. Jak ty broni jeszcze nie masz nawet, więc na spokojnie teraz. Wiesz, może on zabił golema i z niego wyleciały jakieś diamenciki. Nie ma czegoś takiego, z golemów nic nie wylatuje, ale słuchajcie, za wielkiego, żółtego golema, takiego jak ten, który widzicie teraz, no z tego także możecie dostać jeden punkt, ale to nie warto według mnie. Trzeba. I otwieramy laboratorium i co my tu mamy, słuchajcie? Przedsiębiorczy człowiek. Tak, przedsiębiorczy człowiek i tutaj są kolejne jakby zbieracze, jak to nazwać, automaty? Nie wiem, jak to nazwać nawet, zbieraczki pieniędzy po prostu. O, tam są właśnie golemy, które strzegą tego bombę cienia, która jest w sumie w miarę useless, ale no zawsze można ją zdobyć właśnie po to, żeby zabrać lamę przeciwnikom, którą zaraz wam pokażę. Macie jakieś taktyki? Na razie idziecie full w hajs, czy jak już zdobędziecie jakby bronię? Zbieranie hajsu, jak już będę bogata, to kupię czołg. Ja chyba zainwestuję trochę w bronię. Tak mi się wydaje, że zainwestuję w bronię, skoro wy nie macie broni żadnych, to możemy tu kupić sobie jakieś broni, już pozdobywać punkcisze. Ja chcę pokazać widzom, słuchajcie, co się znajduje na górze, jak pójdziemy, bo słuchajcie, mieliśmy już gierkę rozgrzewkową, taką, żeby zobaczyć co i jak. Tutaj mamy kolejną do zbierania hajsu, tu są bronie, które możemy również kupować, słuchajcie, tutaj, o, za hajsik. Za 100 golda są szare bronie i tak dalej, tu są potem automaty z legendarnymi i tak dalej, i słuchajcie, tutaj są rybki, które możemy także zbierać. O! O! Co ty masz broni już, gnoju? Co ty tu robisz? Ej, Toma! Co? Wbił do mnie z bronią! Ale cham najgorszy! Co się stało? Gwiazda! I polamy! I do przodu! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Tu nie możesz wejść! On nie może tutaj wejść! Nie może wejść! Dobra, bierzemy bronię. Ale jasna! Co tu się odwaliło w ogóle? Gdzie ty jesteś, gnoju? Pa! Pa, tam jest! Zaraz cię zastrzelę! Chamie ty! No, o nie. To jedyny plus. O, zaraz skinie. Nie mogę tedy wyjść, co jest? Moja lama, gnoju, właśnie chciałem wam pokazać tą lamę, a teraz nie mogę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie! Chyba nie wpadł. Jest, jest! Udało się. Ile teraz dostałeś? Ja? Nie, no dostałem 3 po prostu. Po prostu 3 punkty za to, że cię rozwaliłem. Nie ma jednak punktów za to, że zabiję jakby z lamą. Ale uff, całe szczęście, bo słuchajcie, tą lamę, którą właśnie chciałem wam pokazać, a on mi nie pozwolił. Tą lamę można właśnie zabierać i zabierać do swojego skarbca. I za zabranie każdej z tych lam dostajecie 5 punktów, więc to też jest sposób na wygraną. O. To jest bardzo dużo, to jest jak 2 kile. Na razie szare bronie mi wystarczą, mogę na razie inwestować w hajsik tylko i wyłącznie. Pyk! I teraz 1 gold na sekundę jeszcze dodatkowy. Patrzcie na to, ile mi hajsu leci! O nie, co to było? Te golemy jakieś przyszły do mnie? Czemu tu jest smok? Czemu tu jest granat? Pod twoją chatą są. Czy wy przyszliście tutaj z golemami jakimiś? O! Ten co? To ty, Dominika, jesteś tam! Ej, co ty, golemie, tu robisz? Zbugowany. Paszowon! No. Dominika ma, słuchajcie, już laser za 100. O, ja też mogę sobie teraz kupić za 150. Jakie przejdzie do niej do ba... Jak mnie trafiło! Dominika, paszowon mi stamtąd. O, widzę Trela, ale też już wychodzić chcę. O, snajperzy, kurde! A skąd chyba macie snajperkę? Jakieś wytrzymał. Dobra, ja idę więcej hajsu pozbierać na lepsze właśnie, bronie. Właśnie, ja tutaj sobie idę na górę. Skąd wy macie snajperki w ogóle? Tu w common broniach są snajperki? A są inne bronie, ja po prostu nie wziąłem tych... Jak okay, bierzesz się różne jakąś, generują. To ci się pojawia inna. Okej, okay, rzeczywiście. Dobra, to no. bierzemy tą. Albo o Akacza. No i dobra, i teraz możemy się bić, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, na razie zaoszczędzimy i kupimy sobie to.
czyli kuchnię. I słuchajcie, mamy tutaj kolejne ulepszenie. To już jest 1,5 golda na sekundę za 450 i tutaj jest 2 golda za 600. Dobra, słuchajcie, kto jest niebieski? Trello jest niebieski i on ma 4 punkty. Jak to się stało, że ty masz punkt? Rozwaliłeś dużego golema chyba, tak? O, już myślałem, że ktoś mi dobije tego golema, uff. Dobra, zabiłem go, też mam 4 punkty. Dominika, jak na razie najsłabiej ci idzie, co tu dużo mówić, no. Masz... Upa. O nie! Dominika, zostaw mnie! Ja już wiem, że tutaj robisz okrążenie i zaraz do kogoś bijesz na kwadrat. O nie! O nie, ile ty masz życia? Nie! Nie udało mi się! Trello ma 7 punktów, na razie wygrywa. Kurde, bele! No nie, dobra, słuchajcie, szukamy tutaj lepszego shotguna. Serio są tylko te shotguny tutaj? O nie, one są beznadziejne, ja chcę innego shotguna. Dobra, kupimy sobie, słuchajcie, za 600 już ulepszenie. 2 golda na sekundę! Jedziemy! Co? Co powiesz, Dominice? Co to jest za jakieś teamowanie się? Nie, mamy większe szanse, bo tu nie można się budować. Chodź tu, paróweczko! Jest! Rozwaliłem golema! Na razie! Spadam. Dobra, kupujemy kolejne ulepszenie. Słuchajcie, już będziemy mieli wszystko kupione, także już potem tylko bronię. Co? No? O Jezu, już myślałam, że bronię wszystkie wykupiłeś. Ta, bronię, słuchajcie, właśnie. Już. Tutaj jest specjalny pokój, do którego jeszcze nie wchodziliśmy nawet. Nie wiem, co się znajduje, a w nim nie, no, nie wiadomo, co będzie. Można go odblokować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdobędziemy legendarne bronie tutaj stąd, więc trzeba trochę pokupować. O nie, ma laser. To ma laser? Dominika ma laser. Idę do ciebie. O! Jest! Jest! Rozwaliłem go! Jaki dzień! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Szybko bierzemy lamy i spadamy stąd. Zjemy rybkę. Dobra, spadamy. O, słuchajcie, mamy klejnot! O, ja musi nam się udać, tak. Musi nam się udać tym razem. Co? Co powiesz, Dominika? Zaraz będzie po was, bo ja już mam niebieskie bronie. Co? Co ty gadasz? O, właśnie. A nie! Jest! Jest! Nie! Ja czekałem u ciebie w domu, kapiłem, tak? Czekałem aż sobie wyjdziesz, tak? Dominika, ja zostaw mnie, ja mam klejnot, nie, jest! O nie, o nie! Udało się. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że będę miał już 16 punktów, jak tylko oddam klejnocik. Tak. Yeah. Ej, skąd wy w ogóle macie tyle punktów? Panowie. No walczymy, no, co mamy ci powiedzieć? Walczymy przez cały czas. A ja zabijam duże golemy i nie mam tylu punktów. A my ze sobą walczymy. A, bo ty jak zwykle snajperką tylko tam grasz i myślisz, że wiesz, w ukryciu no bo ja siedzisz. Ja zawsze tak na odległość. Dobra, idę do was. Idę do was na zabawę. Okej, okay, kupimy to, słuchajcie. Czas najwyższy kupić to. A kto tam? Czemu tam golemy poszły? Czy mi się wydaje, czy ktoś poszedł do złego domku? Ktoś poszedł do złego domku. Nie, to Dominika! A ja mam mało HP, więc się tak nawet nie cieszę. O nie! To od kogo ja dostaję tak? Od kogo ja to dostałem? Od tego pana? Zginęła Dominika? O nie! Na szczęście nie macie punktu, bo to golem mnie zabił. O nie! To ja zabiłem golema, który zabił ciebie. No nie, dobra. Trudno. Ale to oznacza, że Dominika tam chce się pobawić w kotka i myszkę. Co? O nie, przecież to się nie da? Nic, ja nic nie mówiłem. Nie, tu nie ma. O, doma! Doma, co poszła w odsied? Co się dzieje? Dobre, Dominika, dobra robota. Nieźle, nieźle. Ja też dostałam po pleckach. O nie, o nie, ja nie mam życia. Nie mogę przez to przejść, nie. Dobra, słuchajcie, robimy to. Co ten Karlosik kombinuje? Dominika tam ci zabrała lamę już, stary. No tak, ale ona musi jeszcze wyjść, a ja na nią o, czekam. O tak, no mówię. musi wyjść, to prawda. Ciekawe, jak trendy wyjdzie tym razem. No, ma tylko jedno wyjście przecież. Nie, górą normalnie można wyjść. Tak? Jak? No. Nie wiem, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy da się wyjść górą. Nie wiem, ja nie widziałem górą. No ja już przybiegam do swojego domu, to możecie mnie snajpić. A nie musicie. ale tutaj czołki poszły. O! Jest! Rozwaliłem Trella! O tak. Dobra, fajnie, fajnie. Dzięki. Dobra, uleczymy się tutaj na panach. Ej, Dominika, gdzieś tam jest w domku twoim ciągle. Ajajajajajaj! Jest? Dominika. Nie, Piotrek, nie! Nie zabijaj mnie, ja mam lamę! Lamie! Przepraszam. Musiałem, no. No Boże, ale ale tu co? Jesteś. Co miałbym nie grać na poważnie? O, a co tam jest? Patrzcie. Dominika znowu do mnie. Tak? Znowu wybiła? O nie! Dominika jednak nie jest u ciebie! Znaczy była u mnie. Okej. Biegniemy dalej. O! Jest! Jezu, nie! Mam snajpę, która widzi jakoś pod czerwieni. Nie wiem, co to jest. Piotr, ty coś kombi... Ja czuję w powietrzu, że ty kombinacje jakieś tworzysz teraz. A nie! Nie, wróciła się! Nie!
Dominika, jesteś? Czemu stanęłaś w miejscu? Aj, Dominika, no co ty grałeś? O Jezu, dobra, spadła. Peter, ja ci powiem tak. Szykuj porty. Dobra, uciekał. Aha. O nie! Nie! 15 HP, no, come on! Kolejne bronie. Fioletowe bronie tym razem już mam odblokowane. Dominika, ty też masz fioletowe, nie? Ja już dawno miałam fioletowe. No dobrze. Ale ja teraz też mam odblokowane. Ja sobie odblokowuję złote. O kurde! Tak? Ty już masz złote? Tak, mam. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Snipera. Jak ty tu zrobiłeś, że masz taką ekonomię dobrą? Ja. Ej, Dominika lepiej gra niż my. Jakaś ma tutaj taktykę. Tak, jasne. I najmniej punktów mam. No to dawaj, to musimy się walczyć, no, ze sobą. Dobra, jest kolejny punkcik. Oj! Posowon. Okej, dobra, lecę na górę. I co? Zaraz będę miał bronie złote też. Zaraz będę miał złote bronie, chociaż nie wiem, czy nie lepiej grapplera wziąć. Grappler, super. Grappler. Wiesz, do mnie, Patryk, bo ja czekam na ciebie. Ja? To ciebie? A czemu ty nie możesz przyjść do mnie? Przepraszam bardzo. Ciebie nie mogę. Czemu nie możesz ty do mnie przyjść? Dobra, słuchajcie, odblokowaliśmy w takim razie kolejny pokój i możemy zobaczyć, co tam się znajduje, bo sam jestem ciekaw mega. O, jest! Odblokowany! Uwaga! O, co to? Co? Tu jest minigun! Tu jest minigun za 999! Co? Jakie OP! Dobra, musimy zdobyć tego minigana jeszcze w dzisiejszej gierce. Na 100%, ale póki co weźmy sobie to. Okej, okay. Mamy to. Dobra, na 10 użyć tylko, więc spoko. O, ktoś się tam strzela. Ja nie wiem, czy ktoś ze sobą się strzelacie, czy o co chodzi? O! No, trela atakują golemy. Widzę trela. Teraz mnie atakują też golemy. A! Grappler? Skąd macie grapplera? W sklepie jest! Jest! Rozwaliłem trela! Oj, Dominika! Teraz Dominika. Dobra, idę sprawdzić, może moje ryby się wreszcie odnowiły. Co to? O kurde, na spokojnie, teraz cicho. A! Co ty tu robisz? O nie, czemu ty tu kampisz? Ty kurde. Chodź tu. O, ta. Proszę o. A! Spadła! Jest! O, otworzyłeś pokój top 45. Secret. 45 HP. Ej, tak, mam już pokój top secret. Tak, ja też mam. No, widzisz, co tam jest, Dominika? Lekki karabin maszynowy. Co? Ja mam minigana. Jak mogłeś mi to zrobić? Zabrałem ci punkt ciszy. Mordeczko, co jest? Nie podoba ci się coś? Biegniemy do bazy, słuchajcie, 5 punktów i będziemy mieli jednego killa jeszcze i zwyciężamy, także na spokojnie. Dobra, ile to się nadaje, wiesz. Halo? O nie! No nie. Ty chamie jeden! Miałeś klejnot? Tak, miałem klejnot, bo ja nie wyszedłem jeszcze do tej pory. Ja kampiłem przez cały czas. Unlucky. No dobra, trudno się mówi. Jak tam wam idzie? Jak wam idzie, Dominika? Co tam? Nic, ja jestem prawie u trela. Dobrze. Ej, a gdzie jest mój... Gdzie mój klejnot? Oddawać mój klejnot! Wy chamy jeden! Tu jesteś! Nie, ale ty kamperzy jeden najgorszy! Dobra, biorę top secret. Słuchajcie, kupię broń ostatnią. Jest. Uuu! Dobra, dzień dobry, słuchajcie. Powiem wam tak, będzie wybuchowo. Kupiłem ostatnią broń. Ktoś słyszy już ten dźwięk? No. Dzień dobry. O, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Oj, Trello, zaraz wygram gierkę. Masz tym RPG-iem. Jest. Co, nie dostałeś? Uwaga. O nie. Nie! Golemy, no! Co? Wpadłeś do wody i nie dostałem punktów przez to! Come on! Dobra, ja czekam. Ja słyszę, że to zaraz się zjawi gracz Omiku Zipek Fortnite. O, już jest. Z rakietą! RPG-iem, kurde, z 5 metrów! Ej, to było zarobiste. O nie, stary. O nie. Nie zbliżaj się, bo mi jeden punkt został do wygranej. Jest lepiej nie zbliżaj się, bo cię rozwalę. Gdzie ty jesteś? Słyszę cię. Gdzie ty jesteś? Ja już uciekłem sobie szybem wentylacyjnym, na spokojnie. Szybkiem wentylacyjnym sobie uciekłem? A jak? A tak na spokojnie. Tak stwierdziłem, że w sumie czemu by nie? Czemu by szybem sobie nie uciec? No gdzie on jest? Ale ja przecież ci zabrałem lamę, mordo. Ja już wracam do swojej bazy. Prawda? No, a przecież nie... A miałeś lamę? Nie. No właśnie. No to jak myślisz, co mogę robić? Nie, ty się kampisz cały czas, no bardzo. Gdzie się kapię? Ja się nigdzie nie... Co ty? Dominika zabrała mój klejnot! Dobra, robimy to. Słuchajcie, akcja, Mission Impossible! Nie! Mission Impossible, 6 HP! Nie! Jest! 6 HP? 6 HP, jest! Chciałem zanieść ten klejnot. Do swojej bazy, ale Dominika chyba już nie zdążysz. Ale już jestem w swojej bazie. Do magazynu, tam gdzie masz klejnot. A, już. O.
No i Dominika, słuchajcie, pyk i klejnot trela odłożony w mojej bazie. Ja byłem w windzie. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!